to szlak. Czego chcesz? Nie zawracaj mi głowy! Już po krwiopijcach. Więc moje następne żniwa są bezpieczne. Weź paczkę bagiennego ziela. Ojcze rozluźnienia. Sam się o to prosiłeś. Ani kroku dalej. Masz dla mnie pracę? Pracę? W okolicy aż się roi od tych cholernych koczowników. Zapłacę ci za każdego załatwionego przywódcę koczowników. Jeśli można to uznać za pracę, to chętnie cię zatrudnię. Kto jest na twojej liście? Shakior Lew. Najechał Lago. Hurit. On i jego ludzie napadają oazy na południu. I Jespas. Grasuje na drogach. Napada na podróżnych. Eusebio zachowuje się podejrzanie. Eusebio to nic poń. Ścina trawę i produkuje bimber. Może wychlał za dużo własnego świństwa. To nieistotne, zostaw go w spokoju. Jest nam potrzebny. Lucar łaknie twojego złota. Czyżby? Ten złodziej zakrada się tu i... Dobra robota. Teraz zadbaj o to, aby zniknął z mego miasta. Byłem w tunelu w Lago. Niewolnicy dalej tam są? Nie. Lago zostało napadnięte przez koczowników. Niewolnicy zniknęli. Na wściekły oddech Beliara! Mam już tego dość! Ożywieńcy w Bensali, koczownicy w Lago, cały świat oszalał! Nie powinienem ci płacić za takie informacje, ale oczywiście zapłacę. Ożywieńcy w Bensali? Nie słyszałeś o trupach powstałych z martwych? Nic o niemogących zaznać spokoju przeklętych zmarłych? Nie rozpraszaj się tym.
Masz tu aż nadto zadań. Zostań tutaj. Trzymaj się z daleka od Bensali. Co teraz zrobisz? A jak myślisz? Ponownie zajmiemy tunel, rzecz jasna. Nie możesz się doczekać roboty. Idź do Vasco. Niech wypożyczy ci kilku niewolników, byle nie najlepszych. Spadaj! Dlaczego mnie budzisz? Nie chcę tego słuchać. Położę się na trochę. Masz całkowitą pewność. Pokaż mi swoją wodę. Podróżniku, uciekasz? A czemu miałbym uciekać? Jest tyle przyczyn, na przykład ożywieńcy czy koczownicy, ale nieważne. Napij się wody i nieco odsapnij. Co tu robisz? Ja? Ja tu rządzę. To moja oaza. Wiesz, koczownicy bardzo nam utrudniają życie. Tylko czekają, żeby nas zaatakować. Zwłaszcza ten Hurit. Może ty rozwiążesz ten problem? Gdzie znajdę Hurita? Niedaleko stąd, na południu. Jego ludzie zwykle trzymają się blisko prastarych ruin. Co trzeba zrobić? W pobliżu kręci się Hurit ze swoją bandą. Czekają tylko, aby ukraść nam wodę. Zlikwiduj ich!
Witaj, wędrowcze. Chodź, napij się z nami wody. Możesz mnie czegoś nauczyć? Chętnie dzielimy się naszą wodą i naszym doświadczeniem. Pokaż mi swoje towary. Co tu robicie? Byliśmy na polowaniu, a teraz wracamy do oazy. Ale zadomowiło się tu kilku asasynów. Zaatakujmy razem oazę. Dobrze. Zaatakujemy, kiedy będziesz gotowy. Zaatakujmy teraz. Ruszamy! Właśnie. Zjeżdżaj stąd. Rozerwę cię na strzępy! Zaraz zginiesz! Ja ci pokażę! Gin! Słabo może? Ej, ty! Co się tak skradasz? Schowaj broń! Idź sobie! Na pewno masz coś lepszego do roboty.
Nie ma tu nic ciekawego. Nieciekawe. Nie ma tu nic ciekawego. Ani kroku dalej. Widzę, że się na coś przydałeś. Kontynuuj. Przyjdź do mnie, jeśli będzie ci potrzeba szkolenia. Pracuj więcej. Nie zapominaj. Mam cię na oku. Nie. Nie wiemy, czy można ci ufać. Nauczysz mnie walki? Chcę być mistrzem walki mieczem. Zawsze obserwuj przeciwnika. Niektóre ataki można zablokować, a innych nie. Naucz się rozpoznawać tę różnicę. Dzięki temu będziesz mógł unikać ciosów, a nawet uderzyć przeciwnika, zanim on trafi ciebie. Sancho mnie przysyła. Mam zabrać dwóch niewolników do Lago. Do Lago? I pewnie produkcja nie może ani trochę zwolnić. Dobra. Słuchaj, weź tego wynędzniałego. Poradzimy sobie bez niego i jego towarzyszy. A, jeszcze jedno. Skoro i tak zmierzasz do Lago, może przyniesiesz mi paczkę badzienennego ziela? Dobrze ci za nie zapłacę. Oto twoja paczka bagiennego ziela. Doskonale, ojcze uczynności. Pozwól, że okażę ci moją wdzięczność. To mnie znowu sporo kosztowało. Ciekawe. Co? Dość długo pracowałem dla Sancha. Pewnie to on zajmuje się daniną dla Zubena. Jednak możesz mi wierzyć,
Wystarczająco dużo zostaje dla niego. Do czego zmierzasz? Mógłbym wysłać cię do Bragi, do handlarza niewolnikami, z ogromną sumą pieniędzy. I? Oczywiście tylko na niby. A po drodze zaatakowaliby cię koczownicy. Jeśli taką właśnie historyjkę usłyszy Sancho, dostaniesz ode mnie 500 sztuk złota. Jesteś pewny, że mi uwierzy? Gdybym nie był pewny, to w ogóle bym tego nie proponował. Pomyśl o tym. Jedno małe kłamstwo i możemy zaczynać interesy. Miałem kupić niewolników dla Vasco, ale mnie napadnięto. Och nie! A złoto? Zgadza się, skradzione. Przeklęci koczownicy! Są gorsi od wszystkich pustynnych pełzaczy! O, Beliarze! Pokaraj ich swym gniewem! Dobra, Sancho kupił naszą historyjkę. A nie mówiłem? Oto twoja działka. Od tej pory nie wspominajmy już o tej sprawie ani słowem. Lepiej mi nie przeszkadzaj. Weź swoich towarzyszy i chodźcie ze mną. Oczywiście. Skoro jeszcze żyjemy, to można nas zmusić do cięższej pracy. Zabiorę cię stąd. Dobrze! Jesteśmy na miejscu. No świetnie. Będziemy dalej machać kilofami. Zabierać się do roboty. Dobrze. Już się zabieramy.
Co tu się dzieje? O czym ty mówisz? Wprowadziłeś do tunelu niewolników? Tak, Sancho chce swoje złoto. Cholera, tunel nie jest strzeżony. Ktoś musi go pilnować. Wszystkiego muszę dopilnować sam. Daj pospać. Sam się o to prosiłeś. Ani kroku dalej. Tylko nie sprawiaj żadnych kłopotów. Zrozumiano?
Zaraz oberwiesz. Zatrzymaj się, ty tchórzu. Więc jednak się dorwałem. Jespas już nigdy na nikogo nie napadnie. Dobrze, że zrobiłeś z nim porządek. Droga do Bragi znów jest bezpieczna. Oto twoje złoto. Skąd masz surową rudę? Był tu niedawno jeden gość, który potrzebował wody, ale nie miał przy sobie złota. Wiesz może, kim był ten człowiek? Jakoś nie mogę sobie przypomnieć. Proszę, może to odświeży ci pamięć. Tak, teraz pamiętam. To był Sugut z Bensali. Chyba pracuje dla alchemika. Kiedy dostał wodę, udał się prosto na południe. Wziąłeś niewolników? Tak, są w Lago. Doskonale. Mam nadzieję, że wciąż można tam pozyskiwać złoto. Oto twoja zapłata. Masz dla mnie jakieś inne zadania? Nie. Byłeś mi bardzo pomocny. Sądzę, że możesz spokojnie zapuścić się głęboko na pustynię. Z twoją pomocą na pewno. Rozumiem. Dobrze. Moje wpływy nie docierają wprawdzie aż do Isztar, ale i tak mogę ci pomóc. Mag Sigmor z Bakareszu wciąż jest mi coś winien. Dostaniesz list do niego. Może to ci pomoże. Powodzenia. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Stać! Ani kroku dalej! Nie! Nie wiemy, czy można ci ufać.
nauczysz mnie walki? Jasne, czemu nie? Rozmawiałem z Charybdo o ognistym pucharze. Doskonale. My próbujemy od wielu dni, ale na próżno. 5 orkowych przywódców nie żyje. Chwała Inosowi! Naprawdę jesteś bohaterem, wiesz, przybyszu? To wszystko, co udało mi się uratować z dobytku mieszkańców miasta. Zabiorę się niezwłocznie za odbudowę miasta. Niechaj Inos oświetla ci drogę. Patrzcie, północny wiatr sprowadza nam wojownika. Jestem Shakior Lew. Chodź wypić ze mną łyk wody. Czemu nazywają cię lwem? Gdyż władam jego mocą. Powierzono mi ją dawno temu. Moc lwa? Jego kamień. Władam kamieniem lwa. To jeden z prastarych kamieni druidów. Jesteś druidem? Opowiedz mi więcej. Druidem? Jestem myśliwym z pustyni. Niegdyś otrzymałem ten kamień od kogoś, kto był ode mnie mądrzejszy. Od kiedy noszę go ze sobą, towarzyszy mi moc lwa. Kamień mi jedynie wypożyczono. Przekażę go dalej, gdy nadejdzie właściwy czas. Rozumiem. Co tu robisz? Napadliśmy Lago i uwolniliśmy wszystkich niewolników z tamtejszego tunelu. My? Znaczy ty i twoje lwy? Ja i moi bracia. Zaprowadzą uwolnionych niewolników głęboko na pustynię. Ja pozostałem z tyłu, gdyż moja walka nie dobiegła jeszcze końca. Kiedy to nastąpi? Kiedy cała kraina zostanie oswobodzona z więzów niewolnictwa. W Lago wciąż jest więzień. Jeszcze jeden? Sądziłem, że wszystkich udało się już uwolnić. Więzień jest zamknięty w chacie. Wiesz, kto to? Więźniem jest Watras, jeden z magów wody. Watras jest mądrym mężem. Uwolnimy go!